Szereg różnych konkurencji wymagających rozpoznania miejsc na Śląsku, znajomość wybitnych Ślązaków czy wydarzeń z dziejów regionu. Takie zadania czekały na uczestników kolejnej edycji Silesia Incognita, której uroczysty finał odbył się w Tyskiej Galerii Sportu. Głosiło się prawie 100 uczniów, były eliminacje. Po tych eliminacjach wyłoniliśmy 30 drużyn, które wystartowały tutaj w rzutkach finałowych, a stadionie miejskim w Tychach. I to są bajchle uczniowie od 5 klasy szkoły podstawowej do 1 klasy szkoły średniej liceum. Jednym z jurorów tegorocznej edycji był poseł do Europarlamentu Łukasz Kochut. Trochę zazdroszczę tak naprawdę uczestnikom tego konkursu, że już w tak młodym wieku chwycili tego bakcyla edukacji regionalnej, że uczą się o Śląsku, uczą się o historii Śląska, o śląskiej kulturze. Mi to nie było dane. Dla mnie, ja uczyłem się Śląska tak naprawdę na własną rękę, kiedy wylądowałem na emigracji, gdzieś tam zacząłem czytać po prostu Kazimierza Kuca i inne śląskie publikacje. Więc tak naprawdę ja im zazdroszczę, że oni już tak szybko tego bakcyla edukacji regionalnej chwycili. Podkreślił także, że zainteresowanie regionalizmem z roku na rok wzrasta. Myślę, że jest moda na śląskość. Ja też z okazji tych 40-lecia porozumień cierpieniowych napisałem takiego tweeta, że my potrzebujemy trochę takiego innego spoiwa. Nie tak jak wtedy, te 40 lat temu, kiedy i robotnicy, i inteligenci się dogadali i chcieli tej wolności w Polsce. Teraz wydaje mi się, że potrzebujemy takiego spoiwa trochę samorządowego, trochę właśnie regionalnego i ta edukacja regionalna nie tylko na Śląsku, ale i w całej Polsce byłaby takim spoiwem na przyszłość, bo te umiłowanie najbliższej okolicy, umiłowanie heimatu to jest coś, co łączy ludzi, a nie dzieli. Po zaciętej rywalizacji tegoroczną odsłonę turnieju Silesia Incognita wygrali Bartłomiej Kielar oraz Daniel Świeczyński z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Norwida w Tychach.